Berlin był dziwnym miastem. Był niby stolica imperium, a społeczeństwo było, nie było imperialistycznie nastawione. Społeczeństwo było normalne. Było raczej, ja bym powiedział, znaczy no nawet liberalne, to znaczy, które sobie kpiło z władzy. Znaczy nie robiło żadnych przewrotów czy coś takiego. Przewroty 20 lipca to było wiele później, ale i to nie robili cywile, tylko robili oficerowie. Także ja się czułem właściwie w tym Berlinie, jeśli chodzi o ludzi, to dobrze. No więc, a ponieważ zawsze mnie losy jakoś wiązały z Żydami. Kołomyja było przeważnie miastem żydowskim. W Pińczowie chodziłem do gimnazji, które było też, znaczy bardzo takie, bardzo żydowskie. No i siedziałem w ławce, była mniejszość narodowa, była taka, że był Żyd Szapiro i ja Osadczuk. No a nastroje wśród młodzieży były, znaczy endeckie, antysemickie i tego Szapiro zaczęli bić, no ja się ująłem i w wyniku tego, znaczy nastąpił konflikt z księdzem, katechetą, antysemitą, no a ja się ująłem za tym Żydem i no i doszło do tego, że ja księdza pobiłem, a to w Polsce była straszna zbrodnia, więc mnie wyrzucili z gimnazjum. Ale wiedziałem, kogo biję, bo ten ksiądz Piskorz później stanął na czele księży patriotów w okresie komunistycznym, czyli miałem niucha też w stosunku do takich ludzi, ale wracając do Berlina. I znowu traf chciał, że zamieszkałem u rodziny, przypadkowo rodziny żydowskiej. U Gottschalka, który był kiedyś w czasie I wojny światowej oficerem i to zasłużonym oficerem armii niemieckiej i w ten sposób uchronił życie. Znaczy, bo jednak ta Reichswera, ta kasta niemieckich oficerów broniła ich przed Oświęcimiem, ale miał żonę z Gdańska i tą żonę mu zabrali w nocy, pamiętam. Przyjechali, zabrali i wywieźli. I nastąpił drugi etap mojej kariery dziennikarskiej. Z Berlina zacząłem pisać do tychże samych krakiewskich Wistej. Pisałem, miałem jeszcze inną gazetę, miałem w Równym Reichskomisariacie, to Łasamczuk wydawał gazetę Wołyń. A dyrektorem wydawnictwa był późniejszy patriarcha Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego, a dawniej poseł na Sejm Rzeczypospolitej Stepan Skrypnyk, późniejszy patriarcha Mścisław. No ale przeważnie pisałem do tych krakiewskich Wistej. I pisałem, znaczy, rzeczy takie, znaczy próbowałem, znaczy, przedstawić, znaczy, jak wygląda życie codzienne w centrum imperium. Jak wyglądają, znaczy, te rzesze cudzoziemców, które były. Trzeba wyobrazić, że ten Berlin, kiedy były te miliony cudzoziemskich robotników, zresztą też o nierównych prawach, bo Francuzi mieli lepsze prawa niż Czesi na przykład, a i nie mówiąc już o Polakach, którzy nosili literę P, a już nie mówiąc o niewolnikach z Europy Wschodniej, z Ukrainy, z Białorusi, z Rosji, tak zwanych ostowców, którzy mieli te znaki ost.
Ale ten cały Berlin, znaczy no, szumiał. Nie było godziny policyjnej, właściwie dzień i noc przewalały się te masy. Niemcy byli w gruncie rzeczy w tym czasie, w tej stolicy, w mniejszości. A dla ludzi młodych i ciekawych przygód, no to taki wybór pomiędzy Dunkami i powiedzmy i Francuzkami i innymi, tego no był frapujący. No. Więc ja mało spałem, a wędrowałem. No i pisałem też. I raz po jednym takim okropnym, jednym z największych nalotów takich bombardowań w listopadzie 1943 roku, kiedy bombardowanie trwało godzinami, znaczy fale bombowców nadlatywały, rzucały to całe wrzenie tego. Ja uciekałem, bo ja spałem w tym, bo ja miałem pieniądze zarabiałem w takim najbardziej zagrożonym przedsiębiorstwie, w monopolu zapalczanym, więc to się paliło nieźle. Ja uciekłem oczywiście z palącego się magazynu. Na szczęście udało mi się. I uciekałem taką aleją, gdzie wziąłem, znaczy tak mokry jakiś koc tego, żeby przejść przez to morze płomieni. Bo wszędzie był ogień. I doszedłem do ogrodu zoologicznego i do akwarium i tamte zwierzęta, które uciekały, zabite, tego. Niesłychana historia. Trzeba było przechodzić przez martwych krokodyli, które zastygły tak na ulicy. No ale to wszystko mnie, to było takie niesłychane przeżycie, że nie wytrzymałem i postanowiłem od razu pisać. Poszedłem na urząd pocztowy, zaraz tam na dworcu, siadłem. Zresztą ja tam często pisywałem. No i pisałem, jak pod tytułem Berlin się pali. Właściwie temat zakazany. Ale opisałem, czy to... No, te niesłychane historie, które miałem przed oczyma. I posłałem to od razu ekspresem do Krakowa. I wzięli i odważyli się, znaczy tam bali się drukować, nie drukować, ale dali cenzorowi, żeby to, bo cenzura była oczywiście. A cenzorem był taki zgermanizowany hitlerowiec z Wiednia, kiedyś ojciec chyba był z Galicji, Mryczką. Ale i straszny pijak. A ja raz widziałem, jak jego gościli tam, znaczy tego, bo przychodził znaczy do gazety, żeby czytać teksty wieczorem. Więc jemu było umówione, że on, tylko on nie chciał flaszki i szklanki, tylko musiały być maleńkie kieliszki. To było tak gdzieś 50 kieliszków takiej na wielkiej tacy. I on tak kieliszek za kieliszkiem czytał teksty i pił. No a widocznie mój tekst przyszedł, kiedy on już był mocno zawiany. I puścił ten tekst, Berlin się pali. No i potem, znaczy, on za to poleciał, ale gazeta była zagrożona, ale puścili. No gazeta, wyszedł ten reportaż, tylko Chomiak to mnie napisał i to tośmy puścili i gazeta jeszcze przeżyła.
ale niech pan będzie ostrożniejszy, jak pan będzie takie rzeczy pisał, to nam zamkną gazetę i co. No i, ale jakoś to tak szło jeszcze. Jeszcze tam było inne pismo, takie ukraińskie w Berlinie. No i tak doszedłem do końca wojny. Kraje skibisty się przeniosły do Wiednia, jeszcze tam we Wiedniu trochę wychodziły, no ale to potem był koniec. No i najpierw byłem bez, nie miałem gdzie pisać, a chociaż było tyle tematów. Latałem jak idiota, znaczy tak, bo jak to pisać, jak Armia Czerwona wchodzi, jak to wygląda wszystko, prawda? No ale to już mogłem potem opisać. No i pewnego dnia jeszcze nie było Die Neue Zeitung, tylko ja pamiętam, znaczy no ja byłem na takich wariackich papierach, bo miałem, nie wiem czy ja o tym opowiadałem już, ale w każdym razie jak brałem zezwolenie na pracę, trzeba było powiedzieć, skąd jestem. Przyszedłem do urzędnika i powiedziałem, ten powiedział, wo sind Sie geboren? Ja mówię, Kolomea. Bo Kołomyja, Austriacy nazwali Kołomyję Kolomea. Ja mówię, Kolomea. On mówi, Włochy, Italien. Ja mówię, nie, Galicjan. Galicja. On mówi, niech pan nie udaje wariata, Galicjan jest w Hiszpanii, a Kolomea jest we Włoszech i pan jest Włochem. I w ten sposób zostałem Włochem, dostałem taki dokument, z dużymi literami było napisane Italien. No i z takim dokumentem, znaczy się zawsze legitymowałem w Czerwonej Armii, znaczy tego. Ni tego, ni to nie pomagało, tylko znaczy to do pewnego czasu, a potem już mi zaczęli napięte, to mówili, no i wyjeżdżaj już nareszcie do twoich Włoch. A ja mówiłem, no ja tyle nagrabiłem rzeczy u Niemców, że ja bym potrzebował cały wagon, żeby to wywieźć. Oni mówią, o, to znaczy ja urosłem w ich oczach, znaczy tego, że znaczy takie złodziejstwo ogromne na taką skalę, no to było imponujące, no ale niektórzy mówili, no może byś się podzielił tym, coś narabował z nami trochę. Raz przyszli i też przyszli do mnie tam, gdzie mieszkałem, i tam u Koczalków, i tam było, stał taki stary zegar, ampier taki. I oni tak mówią, może byś coś dał, ja mówię, nic nie dam. A później się żegnają, patrzę, a oni ukradli mi ten zegar. No ale nic. To bywały takie rzeczy. Kradli, gdzie mogli. No więc i później już zaczęło być niebezpiecznie. Na szczęście idzie oficer taki polski, znaczy no z Warszawy, z którym ja miałem dawne dobre stosunki. Znaczy myśmy się znali jeszcze z okresu gimnazjum. Później on się znalazł wśród komunistów, w Gwardii Ludowej czy w PPR. A on mi był niesłychanie pomocny, bo ja chciałem wiedzieć, co się dzieje w Polsce. I on mi przysyłał z okupowanej Warszawy codziennie cały plik prasy podziemnej. Co nie było znaczy prostą rzeczą, tylko ja nie mogłem to na mój adres przyjmować i on mnie zresztą szczekał, więc ja wymyśliłem Instytut Czarnego Morza, Czarnomorski Instytut, to później był mój pseudonim, Jurij Czarnomorski. I tego, i przybiłem taką, znaczy zrobiłem na uniwersytecie w Berlinie, na oficjalnym uniwersytecie, tam w tym instytucie, taki mały tego, że to jest Instytut Czarnomorski tutaj. No i listonosz przynosił i pytał, jest tu taki instytut? Ja mówię, tak jest.
Ja jestem sekretarzem, niech pan daje to wszystko. No i w ten sposób to funkcjonowało znakomicie. Na drugi dzień miałem prasę podziemną z Warszawy. Z niemiecką pocztą przesyłaną. To były takie dziwolągi, jak się ryzykowało, no to no można było, znaczy, czy trzeba było ryzykować. I no ale jak spotkałem tego człowieka, mówię sobie, nie wiem, po pierwsze to było, znaczy on mówi, toś ty nie uciekł. Ja mówię, nie, no z ciekawości zostałem tutaj. Ja mówię, musisz pomóc, znaczy. Ja zresztą mu pomogłem jeszcze, znaczy zanim się wojna skończyła, on przyjeżdża do Berlina i mówi, słuchaj, kilku naszych idiotów z tej Armii Ludowej czy z Gwardii Ludowej poszło do kasyna niemieckiego, nie żeby tam rzucić granat, tylko znaczy chcieli tam grać, znaczy pieniądze zdobyć i tam ich aresztowali i wywieźli do Oranienburga, to był przedsionek obozu Sachsenhausen. No mówi, słuchaj, musimy tam jechać i ich wyciągnąć stamtąd. On wyglądał tak, później był sekretarzem partyjnym w Warszawie, drugim sekretarzem. Stanisław Kuziński. Wyglądał jak, no zupełnie jak Norweg, czy coś takiego, no tak, prototyp takiego germańskiego młodzieńca. Ubrał się w SS-owski mundur i pojechaliśmy. Pojechaliśmy tam wyzwalać z obozu, znaczy to pieniędzmi oczywiście, przekupić. Pan jako bizantolog, to pan to rozumie, co to znaczy przekupstwo. No więc, no i kupiliśmy takiego faceta jednego, daliśmy tam kilka tysięcy i wyciągnęliśmy tych śmiałków tam, znaczy odjechali razem do Warszawy. No i później on przyjeżdża już po wojnie, ja mu mówię, no słuchaj, ja ci pomogłem w tych historiach, a teraz ty mi musisz pomóc. Jestem zawieszony, nie wiadomo co z tego wyjdzie, więc mówię, słuchaj, jest takie pismo, kurier codzienny, to pismo Stronnictwa Demokratycznego, ale taka publiczność, dyrektorem wydawnictwa jest książę Radziwiłł, tak Krzysztof Radziwiłł, to by tak czerwony Radziwiłł. Zresztą ojciec tej Anny Radziwiłł, która taką odegrała bardzo dobrą rolę, znaczy w tym procesie demokratyzacji. No i tam było kilku znanych żydowskich dziennikarzy, jak Zinger na przykład. Także dobre towarzystwo faktycznie i on mi przywiózł legitymację w czterech językach. A przede wszystkim najważniejsze było, żeby po rosyjsku tam było tego i już byłem uratowany. No i zacząłem pisywać do kuriera codziennego do Warszawy. Następny etap.